O, Miki, aleśmy napierdzielali się tego obiadu, to do roboty. O, Przywitaj się. ale zobacz, ja nawet talerz zjadłem, a ty jeszcze Nie, mąż. nie, nie. Dobra, idziemy do roboty. Dobra, cześć widzowie ogólnie. Dzisiaj jest Pa, Miki. siema. Miki jest w końcu. I Zem. jesteśmy na mapie Felsbrunn. Dobra, Miki, to ja sobie wezmę wpierw zgrabiarkę, a potem wezmę samozbierającą. Co ja mam robić? Samozbierającą weź, a ja wezmę sobie zgrabiarkę. To ładowarkę przestawię. Ogólnie jakby ktoś z live'ów kojarzył, to jest ten safe, co na live'ach się grało. Tylko, że już o wiele bardziej rozwinięty, może no z 10 godzin tu może pograłem poza live'em i troszeczkę się tu pozmieniało, jak widzicie, nowe wiatki, rozrzutniki, obornika, sprzęt zielonkarski, ładowarka i to wszystko, i to wszystko. Garaż jeszcze postawiłem. No, a co dalej, to zobaczycie już dalej na odcinku. Bo pole chyba na live'ie było tamto jeszcze kiedyś kupione. Czekaj, no weźmie, wpuść. Kowalska jak karuzelowa normalnie. No, ale fajna ona jest właśnie, bo tak fajnie się nią jeździ. No, zaraz zobaczycie, co jeszcze przebudowałem, ale to już chyba zaczynałem, jak jeszcze live'y były, bo teraz live'ów jakoś nie mam, bo jakoś tak w tym tygodniu jakoś czasu zbytnio nie miałem na live'y. A że Miki jest, to wykorzystamy to i nagramy odcinek, bo Miki zbytnio czasu nie A ma. wykorzystuje mnie. No i Mikołaj, Czycie o... to? Mikołaj, opowiedz, czemu cię może nie było tyle O, czasu. uczę się. No, No, się. Miki się Tutaj w uczy. szpitalu muszę też jeżdżę do dziadka i tak, taka sytuacja. No, ja tam nie mówiłem na odcinkach, co tam się z Mikiem dzieje, tylko mówiłem, że się musi uczyć. No, tutaj był las. Tutaj, gdzie teraz jeżdżę, to był las. Trochę takie góreczki, pagóreczki, więc idealne takie na łąkę, bo kombajnem to tu ciężko by było i ciężko. Jeszcze jakimś potem dużym to zupełnie, ale tym TX-em to mimo wszystko też by było ciężko. No, tutaj widzicie, kurde. Tutaj ładnie by wyciął. No, cztery przyczepy drewna jakoś. Cztery albo pięć. No, pięć, bo dwa. Coś za drewno tam skasował. No, trochę było, ty, drogie wciul, drewno jest. Jak zawiozłem rasztrowankę, to dostałem chyba 9 czy 7 koła za nią, nie? Więc nawet, za drewno może 40 koła zgarłem, coś takiego. Boże, w krzakach tutaj powycinął. No bo ten, zapomniałem tych krzaków zorać, bo pług wynająłem, żeby to zorać, nie? A ten pług będę musiał kupić, jak Masz no. pługu? No jak nowy ciągnik wleci, to kupię pług, bo głębosze myślałem, że To będziesz. ogólnie jakoś nie rozwija się tej maszynami. Cały czas są te, co były. 23 godziny już na tym pędzie. No a na tym 20. A na ładowarce mam prawie 3 godziny, więc wiesz. Ty ogólnie, to ty tam pewno już masz prawie pełną przyczepę, O, trochę wjadę i zaraz mam pełną. nie? Tu, gdzie teraz jesteśmy, to dwa razy było koszone, bo ten. Bo nie chciało mi się pozbierać, Ale są takie pokosy wysokie. a jeszcze miałem, kurde, ten żarcia do krów, to mówię, a ciul. I w pryzmę, Miki, nie? Znaczy się wsyp im w koryto jedną przyczepę, a resztę w pryzmę. Jezu, matulu moja. Mama! Boże. O, nie słyszy mnie. Kurwa, odkurzacz tam na pełnej, czekajcie, ludzie. Idę ją tam wyjaśnić. Dobra, jesteśmy już po małym cięciu. Mamusi powiedziałem kulturalnie, że ma odkurzacz wyłączyć. No, o czym my to Miki tam mówiliśmy? Nie wiem właśnie. A ty już jedną wywiozłeś? Chyba o ciągnikach. No. Aha. No, ogólnie w ten, dzisiaj na stronie internetowej wyszła tak John Deere MK przerobiony, że może na więcej koni w niego włożyć i Greenstara i Tuza można jeszcze. I on jest z Tuzem, a nie z obciążnikiem, więc takie coś by mi pasowało, bo chyba 195 koni w maksie to taki akurat taki ciunik, jaki chciałem. Bo RK jednak trochę dużawa jeszcze jest. A taki. Ja już mam R-kę, to więc wiesz, ja się nie wypowiadam, nie? No. Jak ja bym Pół sprzedał. Glemkena już. A masz to gospodarstwo, to za 350 tysięcy? Tak. Skąd ty tyle hajsu masz? No widzisz, trzeba myśleć, trzeba kupować landy, wycinać drzewa i sprzedawać później te landy. Boż. A ja tam nie Al kupię. kombinacje alpejskie. Ja nie kupuję, nie mam czasu. Ja tutaj, kurde, gram, żeby grać. Ty już masz 23 godziny na tym pędzie, nie? No Jak ja wiem. miałem 15 godzin na pierwszej walce, to już ją sprzedawałem. A na tym mam 20. Ale fendów i tak nie będę raczej sprzedawał, bo i tak będą potrzebne mi. Bo jak kupię tego John Deere'a, to John Deere będzie do siewów. Do siewów i może ten. I może do kosiarek, nie? Do siebie, kup sobie tego Lemkę na diamanta, co jest 12 metrów, to nawet tym John Deere'em chyba, ty nawet tym fendem byś to uciągnął.
150 koni, a tam chyba 210 potrzeba do tego Lenkena, a zresztą zaraz Nie, zobaczę. 100, 150 chyba potrzeba. Co? No, zobaczymy. Siewniki. A faktycznie, 150, faktycznie. Zara, kupujemy nowy siewnik, tego. Ale tych siewników, kurde, prawie nie pozmieniali, tylko... No, jedyne co z siewników dodali, to dodali tego Agromasza i ten. I tego Wadersztata, a reszta wszystko było w 17 albo z DLC, albo w podstawce, nie? Więc tak lipnie. No, ogólnie łapeczka w górę może się zostawić, bo muszę przypominać tych łapek w górę, bo nie jest to, co było w 17 pod względem tych łapek, nie? A chciałbym, żeby, kurde, tutaj jednak ta 19 było co robić. No, nawet nie wiem, jaką nazwę tu serii dam, ale chyba taką bez serii, bo nie ma co na razie od czegoś do czegoś, bo tej serii to jest od zajebania, delikatnie mówiąc, na YouTubie i jeszcze na tej samej mapie i na podobnych maszynach. Choć co prawda jeszcze u nikogo nie widziałem na YouTubie na tych seriach od czegoś do czegoś, żeby ktoś się krowami zajmował, więc chyba... No właśnie u nikogo nie widziałem, żeby ktokolwiek się krowami zajmował z tych ludzi, co subskrybuję i oglądam, nie? A poza tym, jak tam widziałem od czegoś do czegoś... Kup sobie konie teraz. Kup sobie konie. Właśnie ja tak się zastanawiam, czy kurek sobie nie kupić, bo te kurki takie kukuryku tak robią, nie? A jak kogut je tam, to ci mówię. Moim zdaniem się bardziej konie opłaca, no jak chcesz kury, no to... Nie wiem, no bo przed tymi kuniami trzeba jeździć w ogóle, a... Ale wiesz co, jest taki pracownik do pobrania. 300 na dobę płacisz i on wszystkie ci ujeździ, nie? O Boż. Tylko nie wiem jak go pobrać, bo chciałem go dzisiaj rano pobrać, bo dzisiaj szedłem na trzecią lekcję dopiero do szkoły. Matka Boska, często jest. Ten i właśnie nie wiedziałem jak go pobrać, bo to jest jakaś taka dziwna strona i... To mogę się pouczyć. A rano już praktycznie o 7 się obudziłem, ale poleżałem sobie i mówię, co ja będę robił. A ten ogólnie to jak ty do dojazdu, to ty ile masz minut? Bo tak się nie pytałem, tak z pół godzinki równe, nie? Z Kowalewa do Marszewa, nie? Nie, mniej. No to sobie powtórzyć i tak będzie dążył jeszcze, nie? To też spoko opcja. No spoko, dzbany, czekasz prawie 10 minut. No jak pies dzisiaj było? No dzisiaj wiało, jak dzisiaj ja szedłem. Jak ja szedłem, to dzisiaj, wojałem. Dzisiaj to mnie babcia zawiozła do szkoły, no bo na trzecią lekcję to bym nie miał autobusu, nie? No. Chyba da. Tak, to czekam prawie 10 minut. No i w Marszewie jestem 10. No, to akurat. Niektórzy ten. Jak nie tam... powiedziałbym, to dla mnie to troszeczkę za mało, nawet do sklepu nie zdążymy. Nie gdzie zdążyć. A po co ty do sklepu idziesz? Ja za 10 wychodzę z domu i ten. Dzisiaj za 8 chyba wyszedłem. Ty się nie udzielaj, po co się do sklepu chodzi. Bo... I jeszcze ten. I jeszcze zdążyłem, jeszcze na przerwę se chwilę postałem. Normalnie. Ale tak bym chciał osiągnąć taki cel, nie? Żeby przyjść do szkoły i od razu na lekcję chodzi. Bo to na tej przerwie pierwszej to tak... Chujowo. No. No, zależy też czasem... Nie, do techniku to pierwsza przerwa to będzie dla ciebie zbawienie, jak będzie długa. Ale pierwsza, że przed lekcją, nie? To taka ta... O to właśnie mi chodzi. Ty, i my co... Jak będą później piątki, to nie zdążysz nic robić. No Boże, ja tam zdążę wszystko. Ja tam długich przerwy... Mi się dużą te przerwy tu w gimnazjum i w podstawówce. To ogólnie to ja tu już zgrabiam ten rzepak tutaj przegrabię trochę i soję trochę przegrabię. Ty, cześć, to jak ja tu kosiłem, nie? To w soi chwasty wykosiłem, jak były zielone. Gadasz? No, normalnie. Dobra, o. Dobra, jeszcze jedno zdjęcie. Ty i Miki, ja teraz wsiądę, nie? Do tego fenda, co ty pojeżdżasz. O Boże, co zrobił? Przez całą pryzmę możesz się rozciągać, nie? Nie mam, czekaj, czemu czynności nie zostały wykonane w tym miejscu, co? Ty, no nie wiem. Daj no mnie. A ty tam siadaj w tego małego. Masz? O Boże, zbugowałem cię. To nieźle. I normalnie sypię. Boże. Żeby wysypać? Co? No wysypać. Ten, bierz mojego fenda. I co, i wszystko już? Nie, przecząsarkę weź na tamto to pole, tamto kolejne i tam nasiano się zrobi. Bo ten, bo... Z tą zgrabiarką nawet nie będę stosował, co ją tak zostawię. No, postaw to. Jako tako i będzie git. Które pole?
To jest, no tam to ten 26. 26. No kurde, serio, słomy mi nabrało, bo tu leżało trochę. Dobra, teraz można jechać. Ale ogólnie ten, teraz ty powiedziałeś, które pole, nie? Tak jak zacząłeś nie? To tak strzeliło, jakby granat wybuchł jakiś. Albo w pistoletu, ale nie wiem, czy to będzie słychać na nagraniu, tak, czy, albo mi się tak wydawało. Nie? No i tak. Możecie ludzie napisać, jak tam wrażenia z farminga 19, bo to już ponad tydzień, jest prawie dwa. Nawet, aha, tu jeszcze zostało do zbierania. Tu jest taka kupa wielka jakaś. No bo ten, drogi tak jakby, nie wiem, kupiony i ten. I wiesz. I się tak zbagowało, jak w 17 na przykład na jakieś mapy, co tam kolizje były, pamiętasz? No. Kurde, po obiedzie dopiero byliśmy, a już kurde wieczór, zaraz kolacja. I coś jest ten, za dużo sobie tutaj doorałeś. Ja nic nie dorywałem tam. A tak wykosiłeś? No, to co zostało. Ale w sumie też ten jest plus tego, że se pola nie doorają, bo trawa przynajmniej jest skąd brać, nie? A ja ten. Ale też trochę za dużo tych łąk mam, bo raz kiedyś zrobię sianokosy i to wystarcza, nie? A tak to bym wolał, żeby sianokosy robić co trochę częściej i ten. I ten, ale może Nie tak. lepiej sobie narobić i później mieć spokój? No ja właśnie tak teraz to tak mam, nie? Tak to wygląda, bo coś jest zbagowane, nie? Ukrów miałem 80 ton kiszonki i ni z dupy, ni ten się pojawiło 100 ton, jak załadowałem się na save'a. A teraz ogólnie mi jakaś beta wyszła, nie? Do ten. Od Gianca, nie? Giantsa, Gianca, nie no chuj. Ten. Wyszła jakaś beta do pobrania, że to jako update, nie? I ten. I. Jak zrobiłem, no, ten na Steamie tak jakby ona jest, tylko że tam trzeba wejść w ten, w gra, pliki lokalne, beta i tam se aktualizujesz, czy jakoś tak, nie? To cofłem, bo mówię, bo ten, jak tam wczoraj nagrywałem z Torkiem, z chłopakami tam z kanału Zatora Gielonek, to ten, to mówię, oni nie będą wiedzieli, jak to zrobić jeszcze, czy coś, to mówię, to pierdzielę, bo oni też mają na Steamie, nie? I mówię, ten, Toby zaś też to tłumaczy, to mówię, dobra, to zostawię tak, jak jest, nie? Na razie. Potem może wypuszczę. To coś ta aktualizacja dodała, czy tak? No, niby tak, bo trochę waży. Znaczy się, na Steamie waży 5 mega, a na stronie na nie patrzyłem ile waży, ale chyba 1,3 giga, coś takiego. Więc na pewno coś tam dodała, nie? Kurde, ale na pryzmie są to kurwa dziury. Ogólnie Miki, ten pan, co my tam byliśmy na Kiszonce w tym roku, ten wczoraj jechał kubotą z przyczepą do balotów, nie wiem gdzie pojechał. To jakieś nawozy? No nie, bo właśnie jechał od Suchorzewa na ten, na Kowale. No to nie mam pojęcia. Dobra, my tu już mamy wszystko ogarnięte, ludzie, więc mam nadzieję, że wam się odcineczek spodobał. Możecie łapeczkę w górę zostawić, jak już mówiłem. Prędzej i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Cześć.